Kołowrót życia, tom trzeci, Wanda Prątnicka, czyta Adam Doroszuk, Sztokholm, wieczna młodość. Drogi czytelniku, życie duchowe, pełne miłości i radości, było wieczne. Miłując prawdziwie, pozostawałeś wiecznie młody. Twoje ciało przejawiało wielką żywotność i nie mógł się w nim zagnieździć jakikolwiek zalążek starości, gdyż nie miał ku temu odpowiednich warunków. Żyłeś wiecznie, gdyż byłeś w pełni świadom Boga, a dzięki temu świadom życia wiecznego. Dla ciebie istniał jeden Bóg i jedno doskonałe, czyste życie. Miałeś świadomość tego, że jest ono obecne we wszystkim, że przenika wszelkie istnienie, a Bóg jest żywą substancją, z której zostałeś stworzony również ty. Mając pełną świadomość życia, miałeś też świadomość zdrowia, ponieważ doskonałe, czyste życie samo w sobie jest zdrowiem. Jest nie do pomyślenia, aby przepływ czystego życia mógł wykreować coś innego poza zdrowiem. Byłeś zatem zawsze zdrowy. Do twojego ciała, uwiąz starczy czy jakiekolwiek inny rozkład, nie miał zupełnie dostępu. Wprawdzie miałeś świadomość ciała fizycznego, ale nigdy nie koncentrowałeś się wyłącznie na nim. Wiedziałeś bowiem, że posiadasz ciało duchowe i że jest ono niezniszczalne. Dlatego byłeś wiecznie pięknie ukształtowany, zdrowy, piękny i młody. Również dzisiaj posiadasz owe duchowe ciało, które jest wiecznie niezniszczalne, piękne i młode. Najprawdopodobniej nie widzisz go w prawdziwej formie, czyli takim, jakim jest ono naprawdę, gdyż pokryłeś je zastygłą fizyczną skorupą, zrodzoną z własnych błędnych myśli. Jak się przekonasz w dalszej części książki, ta gęsta fizyczna skorupa, jaką dziś stanowi twoje fizyczne ciało, pojawiła się dużo później. Zacząłeś się tworzyć dopiero wtedy, gdy zapomniałeś, kim jesteś w istocie. Żyjąc niegdyś w tak doskonałych warunkach, nie widziałeś potrzeby, aby umierać. Dla ciebie ani dla nikogo innego z ówczesnego społeczeństwa wiek nie stanowił żadnego problemu. Szanowano i kochano wszystkich, a szczególnie ludzi wiekowych. Z każdym przeżytym rogiem wzrastała w nich mądrość, której w żaden inny sposób, jak na własnych doświadczeniach, nie można było się nauczyć. W dzisiejszych czasach jest na odwrót. Ceni się ludzi za wiedzę, natomiast niewielu szanuje mądrość, gdyż mało kto zdaje sobie sprawę z tego, czym ona naprawdę jest. Człowiek, któremu brak mądrości, nie potrafi ocenić jej wartości, gdyż nie posiada punktu odniesienia. Stąd rzesze ludzi posiadają wiedzę, tymczasem na całym świecie jest bardzo niewielu ludzi naprawdę mądrych. Dlatego też zmierzamy w kierunku upadku i to w dość szybkim tempie. Niegdyś każdy przeżyty rok pojedynczego człowieka powiększał skarbnicę mądrości całego społeczeństwa. Obecnie brakuje ludzi z wystarczającą bazą doświadczenia, którzy osiągnęliby mądrość, o której tutaj piszę. Współcześni ludzie żyjący długo to starcy, którzy posiadają wiedzę, ale nie zdołali jeszcze nabyć mądrości, gdyż żyją jeszcze stanowczo zbyt krótko. Niegdyś ludzie wraz z wielkimi, z wiekiem nabierali mocy i mądrości, co prowadziło do wzrastania w nich miłości. Obecnie ludzie starzy to w większości przypadków puste skorupy bez miłości, mądrości i jakiejkolwiek mocy. Tymczasem ci, którzy zdołali osiągnąć mądrość, odchodzą. Nie widzą dla siebie miejsca w tym świecie, gdyż nie ma w nim komu korzystać z ich mądrości. Nic dziwnego, że z każdym rokiem większość młodzieży zmierza ku coraz większemu upadkowi. Nie ma się przecież od kogo uczyć i brak jej prawdziwych wzorców do naśladowania. W tamtych czasach tak zwani ludzie wiekowi byli starzy, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, tylko pod względem ilości przeżytych lat. W żadnym sensie nie byli starzy duchem czy wyglądem. Ich rzeczywistość wyrażała się w wiecznej młodości, radości i spełnieniu. Każdy z owych wiekowych ludzi znał i rozumiał wyższe duchowe prawo, które zwyciężało nawet śmierć. Żyłeś zatem w wymiarze, w którym fizyczna śmierć nie istniała, a który dzisiaj nazywamy wymiarem czwartym. Wymiar trzecim, w którym żyjemy obecnie, powstał dużo później, ale o tym w dalszej części książki. Drogi czytelniku, przy prawidłowym pojmowaniu i stosowaniu boskiej mocy nie istnieje uwiąz starczy, choroby czy nieszczęśliwe wypadki. Nie ma też śmierci. W prawidłowo rozumianej naturze nie występuje żadne naturalne prawo śmierci bądź rozkładu. Wtedy śmierć owszem istniała, lecz była zjawiskiem doświadczalnym wyłącznie przez niektóre jednostki. Śmierć, podobnie jak życie, trzeba spełnić. Niegdyś dużo łatwiej było spełnić życie, jako że było ono dużo bardziej wspaniałe i niezwykłe. Śmierć przychodzi tylko wtedy, gdy wibracje ciała fizycznego obniżają się do poziomu, przy którym życie zostaje po prostu stłumione i wypchnięte z pustej, niezdolnej do funkcjonowania skorupy. W tamtej epoce, gdy ktoś umierał na przykład przez wypadek, to mógł w taki sam sposób zmartwychwstać, jak robił to dużo, dużo później Jezus Chrystus. Jeżeli ktoś chciał umrzeć i odejść, to oczywiście mógł to zrobić, jednak nie pozostawał w zaświatach długo.
jak to ma miejsce obecnie. Tylko z ochotą śpieszył z powrotem na Ziemię, bowiem tylko tutaj mógł urzeczywistnić swą prawdziwą działalność. Nic dziwnego, albowiem Ziemia była w ten czas prawdziwym niebieskim światem. Wypełniało ją i otaczało takie piękno, że nawet niebo nie było dla ciebie tak bardzo atrakcyjne. Drogi czytelniku, żyłeś zatem niezmiernie długo, lecz nigdy nie stawałeś się zniedołężniałym starcem. Mogłeś taki stan osiągnąć tylko dzięki dogłębnej znajomości, ochraniającej mocy miłości, którą z wytrwałością stosowałeś. Dzięki niej z każdym przeżytym dniem wzbogacałeś swą mądrość, którą składałeś do swojej wewnętrznej skarbonki. Była ona dla ciebie niczym ożywcza studnia i z niej czerpałeś swoją prawdziwą rzeczywistość. To o tych ludziach Biblia mówi, że żyli 300, 500, 1000, a nawet więcej niż 2000 lat. Wiele z dzisiejszych legend i mitów zaczerpniętych zostało z życia tych wielkich ludzi, a późniejsze pokolenia nazywały ich bogami. Koniec.